Monika Suder, dzień dobry, zapraszam do rozmowy Echo24, a moimi Państwa gośćmi są pani Barbara Pokorny, wiceprzewodnicząca Rady Zachodniej Izby Gospodarczej, pracodawcy i przedsiębiorcy i organizator Forum Kobiet. Dzień dobry. Oraz pani Agnieszka Salach z firmy Kruk S.A., współorganizatora Forum Kobiet. Dzień dobry. Dzień dobry. A Forum Kobiet zbliża się wielkimi krokami, bo już 19 czerwca po raz piąty spotykamy się. Tak, organizujemy forum. Bardzo się cieszymy. Liczymy oczywiście jak zwykle na kobiety, które nie zapominają o forum, jest ich coraz więcej, z tego się bardzo cieszymy. Ale przede wszystkim udział w forum jest bezpłatny, tak? Tak, to jest najważniejsza rzecz, że robimy tą imprezę non-profit i każdy może przyjść, wziąć udział, zapoznać się z tematami, które dla każdej kobiety są bardzo ważne, bo różne tematy są. W pierwszych edycjach zajmowaliśmy się profilaktyką kobiet, zdrowia kobiet i myślę, że to bardzo się podobało, bo były bardzo ważne tematy poruszane, gdzie można było spokojnie je omówić właśnie na tym forum. No w tym roku hasło kobieta o każdej porze dnia. Tak, jest to bardzo ważny temat. Uważamy, zresztą też kobiety wypowiadały się, że chciałyby na ten temat rozmawiać, żeby dbać o swój wizerunek, w jaki sposób dbać o ten wizerunek, w jaki sposób występować publicznie. Są to bardzo ważne tematy, w jaki sposób się ubrać na różne okoliczności, bo też czasami jest z tym problem. I myślę, że spełniłyśmy też życzenia tutaj pań, które myślę, że będą zadowolone z tych osób, które tutaj zaprosiliśmy na te forum kobiet, które przedstawi możliwości do wyboru, jakie będą mogły uzyskać. Ale też o zdrowiu, bo będzie o kardiologicznych, tak? O problemach kardiologicznych. Też tam będzie, tak, będzie, bo nigdy nie zapominamy o tym, że trzeba przypominać o zdrowiu, bo jednak w tym tempie, w jakim teraz i kobiety, i mężczyźni pracują, no to jednak powinni pamiętać, że to zdrowie jednak jest najważniejsze. I od czasu do czasu na te badania trzeba się wybrać. I też o finansach. Jak zadbać o swoje finanse, jak być inteligentny, tak? Inteligentny dom to też inteligentne finanse. To tak, dokładnie tak. Chcemy tutaj paniom zwrócić uwagę, że zgodnie z tym, jak wypadają ankiety, które robimy, bo firma Kruk bardzo często przeprowadza takie badania, chcemy wiedzieć, jak to wygląda między światami płci. Okazuje się, że rzeczywiście panie są odpowiedzialne w domach za finanse. To one w głównej mierze opłacają różnego rodzaju rachunki i decydują, na co dana kwota z budżetu domowego zostanie przeznaczona. No i są też osobami, które są odpowiedzialne za to wychowanie, edukację młodzieży, którą no trzeba tutaj samodzielnie niestety edukować, jeżeli chodzi o świat finansów, bo też jak pokazują badania, jak dużo się mówi w mediach ostatnio na ten temat, okazuje się, że nastolatkowie no niezbyt dobrze radzą sobie w tej sferze. A można się tego nauczyć? Nawet już w takim, powiedzmy, dorosłym wieku, że zawsze trudno nam ten budżet zapiąć, żyje się od przysłowiowego pierwszego do pierwszego. Można jakoś znaleźć sposób, czy nauczyć się tego, żeby dobrze rozporządzać finansami, żeby oszczędzać? Są różnego rodzaju sposoby. Myślę, że każdy musi znaleźć swój własny. Natomiast rzeczywiście będą tam w trakcie naszego panelu przekazane takie wskazówki, jak można właśnie rozpocząć tą przygodę z zarządzaniem swoim domowym budżetem. Tak jak kiedyś zarządzaliśmy, do naszych czasów w szkole była tak zwana SKO, na które się wpłacało pieniądze, dzieci wpłacały. Już teraz szkoły niestety odeszły od tej formy. A uważam, że była wspaniała, bo można było właśnie sobie zbierać te pieniądze i wiedzieć, na co chce się wydać. No, oszczędności. Oszczędności, uczyło. Tak, były i można było korzystać z tego. No ale tak jak tu pani powiedziała, jest dużo form, których można wybrać i na pewno, jeśli pokaże się te formy, bo nawet czasami styka się człowiek z tymi formami, ale zupełnie o tym zapomina, że można coś takiego właśnie przedstawić, gdzie będzie bardzo elastyczne, krótkie do wprowadzenia, bo to też jest ważne, bo jeśli coś jest skomplikowane, no to w tym momencie. Dlatego między innymi te dzieci potem nie chcą się uczyć tych oszczędności. Bo to męczące, to jest męczące, trzeba się tak, nauczyć dokładnie. Coś takiego. Dokładnie tak. Natomiast są narzędzia oferowane przez banki, między innymi różnego rodzaju konta junior, konta dla starszych dzieci, które też pozwalają tym dzieciom tymi swoimi kieszonkowymi zarządzać. Ja mam syna 16-letniego i też pierwsze co, to jednak skusiłam się, żeby założyć mu takie właśnie konto w banku. No to konto oczywiście dostaje swoje kieszonkowe, a ja mam tylko możliwość podejrzenia, co się z tym kieszonkowym dzieje, na co on to kieszonkowe przeznacza, na co wydaje. I przy okazji tego konta ma też konto oszczędnościowe, na które jakąś tam część tego kieszonkowego
kieszonkowego może sobie przelewać. Więc to też myślę, kontrola że to, rodzicielska troszeczkę taka, to, że, tak. że można podpowiadać, więc, można widzieć, co więc się tutaj dzieje. Chyba no, taką rolą nas kobiet jest, żeby edukować właśnie te nasze dzieci i zachęcać do tego, żeby uczestniczyły już w zarządzaniu, chociażby finansami. Oczywiście. A proszę powiedzieć, jak to się stało, że zaczęli Państwo organizować Forum Kobiet? Bo spotkań kobiecych jest dość sporo, a Państwo postanowili, że jednak już po raz piąty się spotykamy. Już po raz piąty. Historia jest taka, że Zachodnia Izba Gospodarcza Pracodawcy organizowała już wcześniej Gryfy Dolnośląskie, nagrodę dla przedsiębiorców. I tak w którymś momencie po dziesięcioleciu stwierdziliśmy, że nie ma żadnej w izbie takiej formy, żeby zainteresować kobiety. A kobiet coraz więcej jest w biznesie i pomyśleliśmy o tym, że warto by było też jakąś część tej pracy poświęcić kobietom. I stąd pan prezes Marek Pasztetnik powiedział, że trzeba zrobić koniecznie Forum Kobiet. I trzeba jakąś ofertę tym kobietom przedstawić. Oczywiście są różne fora, różne spotkania kobiece, no z różnym, że tak powiem, rezultatem one są wydawane. Czasami są to też takie bardzo mocne ruchy feministyczne, tego czego my nie chcemy na naszym forum, bo bardziej właśnie tak jak tu pani powiedziała, chcemy edukować, chcemy rozmawiać, chcemy się spotykać, ale nie pouczać i mówić jak kobiety mają żyć. One mają nie ma politycznego żadnego podtekstu, tak. Politycznego, spotykamy się, rozmawiamy o swoich problemach, a pani wspominała o kobietach w biznesie i tym się państwo zajmują i o te kobiety w biznesie chciałam zapytać, jak to z nami kobietami jest? Czy my się w biznesie odnajdujemy, czy jest jednak trochę tak, że jest ta nieśmiałość, że może wejść do biznesu, czy nie wejść, może jednak ich mąż wejdzie. Czy już nabieramy tej odwagi? Ja myślę, że gdyby pani mi zadała to pytanie jeszcze 5, 6, może 10 lat temu, bym powiedziała, że się boimy. Powiem teraz, że z tego co widzę i obracam się wśród kobiet biznesu, powiem szczerze, one naprawdę sobie dają świetnie radę, są bardzo odważne. Coraz mniej już jest kobiet, które boją się. Jeśli już wchodzą do biznesu, to po prostu są naprawdę twardym negocjatorem, są po prostu wspaniałe. Ale też trzeba czy w pracy, czy w biznesie pogodzić te role, na przykład bycie mamą z pracą. I często się zdarza tak, albo zdarza się tak, że czy pracodawcy boją się zatrudniać kobiety, czy kobiety boją się podjąć tego ryzyka, no bo urodzę dziecko, mam rok właściwie poza pracą, jak wrócić? Czy panie się z tym spotkały? Czy jak właśnie wrócić po tym urlopie macierzyńskim? Jak podjąć wyzwanie? Ja mogę powiedzieć z punktu widzenia naszej firmy, ponieważ no tutaj jak rozmawiałyśmy wcześniej przed tym programem, to nasza firma jest taką typowo kobiecą firmą, bo zatrudniamy aż 60% kobiet. I bardzo często zdarza się, że właśnie te kobiety odchodzą na urlopy macierzyńskie, potem na urlopy wychowawcze, mają możliwość powrotu i negocjowania jakby, czy umawiania się z nami, na jakiej zasadzie chcą wrócić. Na pewno wykorzystują to, że mogą mieć tę godzinę na karmienie dziecka. Mamy pokój dla matki z dzieckiem u nas w firmie. Ale to chyba rzadkość teraz, taki pokój dla matki z dzieckiem. Że firma no, może ktoś akurat, przyprowadzić dziecko. U nas akurat no, jest to bardzo powszechne. Tak. Właśnie ostatnio śmieję się, bo jest naprawdę gro całe młodych kobiet, które pracują w naszej organizacji. I ostatnio właśnie bardzo dużo z nich jest na urlopach macierzyńskich, na urlopach wychowawczych. No i z przyjemnością zawsze patrzę, jak nas odwiedzają i właśnie rozmawiają z nami, kiedy do tej pracy wrócą. Więc u nas absolutnie nie jest to żadnym problemem, żeby taka kobieta wychowała to dziecko, powiedzmy sobie, do pierwszego, drugiego roku życia, bo na ogół mniej więcej w tym okresie te kobiety wracają do pracy. Więc no tutaj ja myślę, że to jest bardzo ważna rzecz, to, o czym problemu. Pani powiedziała, że jest ta praca tu w Państwa firmie i tutaj ukłon, bo nie w każdej firmie jest 60% kobiet, zawsze to jest 20, 30, 40%, no rzadko się zdarza w ogóle pół na pół. Ale ważną rzeczą jest, że właśnie kobieta może pracować na przykład na pół etatu, na 6 godzin, może wybrać sobie tą formę godzinową, bo na pewno jak jest małe dziecko, jest to bardzo ważne, że może wybrać. Tylko jest mało takich zawodów
I nie ma takiej chyba mentalności przygotowania Polaków do tego, żeby kobiety pracowały na pół etatu. Jest ciężko jak gdyby przełamać taką barierę, żeby właśnie te kobiety mogły taką pracę znaleźć. Ja się spotykam z tym w Niemczech, w Austrii, rozmawiam z różnymi też stowarzyszeniami. Oni mówią, że z tym kompletnie nie ma problemu i z koleżankami, które pracują też na zachodzie i ta praca normalnie jest dla nich i mogą sobie wybierać. A to jest bardzo ważne dla kobiety, bo w tym momencie właśnie, w tym momencie pierwszego, drugiego roku życia, kiedy muszą się najbardziej zająć dzieckiem, to mają tą możliwość i nie wypadają z rynku. Bo co jest najważniejsze? Żeby nie wypaść z rynku. Ale myślę, że też najważniejszą rzeczą, żeby kobieta sobie uświadomiła, jak urodzi dziecko, co chce dalej robić. I też powinna swojemu pracodawcy na początku też powiedzieć, jaką drogę obiera, tak? Czy będzie rok na tym urlopie, na przykład wychowawczym bądź macierzyńskim, jaką drogę wybiera. Wiadomo, że może się różne rzeczy w trakcie mogą się zdarzyć, ale też pracodawca, który wie, że może liczyć na przykład po roku, po dwóch latach na powrót danej osoby, to on spokojnie czeka, tak? Nie musi. Czyli, że może przygotować to miejsce pracy. Może przygotować to miejsce. Dwie strony to działa. I myślę, że dużo kobiet już zaczyna tak podchodzić, jak gdyby pozwala pracodawcy na wybór i też planowanie, bo to planowanie w pracy jest bardzo ważną rzeczą, no bo jednak się osoby w jakiś sposób zastępują. Wie pani, w korporacji, tak jak tu u państwa, jest to o wiele prostsze, tylko proszę brać pod uwagę, że kobiety nie tylko pracują w dużych korporacjach, ale pracują też w małych i średnich przedsiębiorstwach. I w tym momencie to jest troszeczkę większy problem dla takiego pracodawcy. Trzeba zastąpić pracownika, tak? Trzeba zastąpić, może tak. Umowę na zastępstwo, załóżmy na dwa lata, może pracodawca zaproponować wtedy, tak? Tak, dokładnie tak. Natomiast jeżeli mogę się jeszcze wtrącić tutaj, to mówimy na ten moment o takich dzieciach od pierwszego, powiedzmy sobie, do drugiego roku życia, oczywiście. Kiedy musimy poświęcić ten czas. A my tutaj mamy taki, powiedziałabym, ewenement, tak? Bo u nas pracują również doradczynie terenowe, co w naszej branży jest dosyć niespotykane, tak? Bo na ogół się spotykamy z panami, którzy pracują w terenie. A tutaj jest gro kobiet, które mają też dzieci. Różnie sytuacje życiowe im się układają. Są to dzieci już starsze, tak? 8-letnie, 12-letnie. Okazuje się, że te kobiety na przykład same zostają z wychowaniem takiego dziecka i bardzo ważny jest dla nich elastyczny czas pracy. I tutaj właśnie nasze doradczynie terenowe, które pracują u nas w firmie, mają taką możliwość i one bardzo sobie to chwalą. Czyli na przykład dziecko jest w szkole, tak? I w tym czasie może pójść kobieta do pracy. W innym dniu jest w szkole, w innych godzinach, tak? Można to dostosować. Tak, ona sobie sama rozplanowuje ten czas pracy, kiedy będzie pracowała, kiedy będzie odwiedzała klienta i ona bardzo sobie to ceni, tak? To jest oczywiście bardzo świetna forma, że mogą państwo, mają taką specyfikę pracy, gdzie może to kobieta zrobić, ale jest wiele zawodów, gdzie niestety czas pracy jest jakiś określony. Tak, i godziny pracy. Choćby w handlu, bo jest urząd na przykład, albo urząd, prawda? I w tym momencie nie ma takiego wyboru, ewentualnie, z tego co wiem, to chyba urzędy na pół etatu raczej się nie zgadzają, rzadko nie spotkałam się z tym, żeby na pół etatu ktoś pracował. A co teraz w takiej sytuacji zrobić? Chodzi mi o to, czy pracodawcy mają to na uwadze, albo myślą o tym, a wolę zatrudnić mężczyznę, bo on nie pójdzie na ten urlop wychowawczy, albo nie pójdzie na zwolnienie podczas ciąży, bo w tej ciąży nie będzie. Czy raczej ten rynek już się u nas powoli wyrównuje? Ja myślę, że to nadal pozostał dylemat, czy zatrudnić młodą dziewczynę, zwłaszcza między 25 a 35 rok życia. Ale myślę, że już na tyle są pracodawcy wyedukowani, że jeśli właśnie ta strona określi się i powie, tak, ja będę chciała urodzić dziecko i planuję to na przykład za rok, za dwa lata i będzie o tym rozmawiała normalnie, uczciwie z pracodawcą, to nie będzie problemu, żeby te dzieci urodzić. Ja bardziej się obawiam tego, żeby kobiety nie wykorzystywały tego jako przyjść do firmy, zatrudnić się na umowę o pracę i pójść potem sobie na zwolnienie lekarskie. Więc to jest taki większy dylemat i obawa pracodawcy, że może coś takiego się zdarzyć. Ale też plusem może być to, że kobieta, która będzie wiedziała, że może wrócić do pracy, to u tego pracodawcy zostanie, tak? Czyli pieniądze jakby zainwestowane w szkolenia oczywiście, się zwrócą, bo tak jest to lojalność działająca w dwie strony. Mi się przynajmniej tak wydaje. Tak, jeśli to jest określone, absolutnie tak. Aczkolwiek teraz wiele kobiet i widać to na rynku pracy, niestety pozostaje w domu. Jest oczywiście te 500+ bardzo ważnym dodatkiem dla kobiety, ale zaczyna się taka sytuacja, że tych kobiet na rynku pracy zaczyna brakować, bo jak mają dwójkę, trójkę dzieci, to jednak przeliczając sobie, wolą zostać w domu.
Ja jednak wierzę w moc kobiet i te kobiety, które przychodzą na forum, jak obserwuję, to są jednak kobiety bardzo aktywne, tak? Tak. Które na ogół chciałyby coś robić i nie tylko zaszyć się w domu. No i tutaj właśnie między innymi ja bym podkreśliła jeszcze te walory, które mają panie, tak, tak jak nasze doradczynie. Powiem Państwu tak, mamy specjalny taki krukligon, się to nazywa. Jest to pokój, w którym szkolimy naszych doradców terenowych i zawsze koledzy doradcy, którzy wychodzą, mówią, że w momencie, kiedy obserwują swoje koleżanki, oni nie mogą wyjść po prostu z podziwu, z jaką łatwością i naturalnością im przychodzi budowanie na przykład relacji między nimi a klientami. Więc tak naprawdę no tutaj ja bym podkreśliła, że te kobiety mają moc i no, powinniśmy się tego trzymać i mam nadzieję, że większość pań, które rezygnują z tego zawodowego życia, no, uświadomi sobie to, że to jest bardzo ważne, żeby być aktywną i robić to po prostu dla siebie. A czy jesteśmy solidarne? Trudne pytanie. Powiem szczerze, że trudne pytanie, bo spotykam się wśród kobiet z taką sytuacją, zwłaszcza przy zatrudnianiu. No to wiele koleżanek mówi, że jednak wybiera mężczyzn, także z tą solidarnością przy wyborze pracy, no to może jest różnie, ale myślę, że w takich ciężkich chwilach, gdzie kobieta potrzebuje, nie wiem, pomocy lekarza czy innej sytuacji życiowej, to myślę, że wtedy staramy się być solidarne. No tak, trudno. Nasze statystyki troszeczkę temu przeczą, tak jak powiedziałam na początku. Czyli tak? Może będą Państwo prowodyrem tych zmian, jeśli chodzi o zatrudnianie. Zważywszy na to, że nawet sam zarząd, który mamy, to zawsze się śmieje i mówię, że to jest 3-2, tak? Bo mamy 2 panów i 3 panie w zarządzie, więc no tutaj też no, ostatnio, siła po stronie kobiet. Patrzyłam, to tak. Naprawdę niesamowitą firmą, bo te 60% to jednak mimo wszystko, aczkolwiek ja uważam też, że należy stawiać zawsze na kobiety i kobiety powinny trzymać się razem, tak jak to robią mężczyźni, dokładnie, którzy się nawzajem wspierają, a myślę, że te forum kobiet właśnie pokazuje to, że jesteśmy razem. Że możemy sobie razem pomóc, bo w wielu sytuacjach, gdzie później się spotykamy w różnych sytuacjach biznesowych i się poznajemy wspólnie, to widzimy, o, widzieliśmy się na forum kobiet, jest jak było świetnie, co teraz będzie w następnym roku, kto będzie, jacy goście będą, a co roku są bardzo ciekawi goście zapraszani i choćby nawet pani Beata Tadla, która będzie mówiła, w jaki sposób się prezentować, co jest na pewno bardzo ważną rzeczą, co się ubrać, będzie pan Jacyków mówił, także myślę, że czyli jest... zapraszamy, tak panie, tak, które chciałyby się wesprzeć, chciałyby poznać nowe panie, dodać sobie siły i solidarność kobieca. W poniedziałek 19 czerwca widzimy się na Forum Kobiet. Bardzo dziękuję paniom za rozmowę. Dziękujemy, zapraszam serdecznie. Moimi państwa gośćmi były pani Barbara Pokorny, wiceprzewodnicząca Rady Zachodniej Izby Gospodarczej, pracodawcy i przedsiębiorcy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Oraz pani Agnieszka Salach z firmy Kruk. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A Państwu dziękuję bardzo za uwagę.